Cześć, kiedy w nazwie samochodu zawarty jest skrót GT, to raczej mamy skojarzenia z czymś szybszym, o lepszych osiągach, z autem, które wzbudzi w kierowcy jakieś większe emocje. Golf GTI kojarzy się jednoznacznie, mimo że nie jest to najszybsza odmiana tego modelu. A na jakie emocje może liczyć kierowca Golfa GTE? O tym opowiem w tym filmie. Zapraszam! GTI i GTE mają tę samą moc, to 245 koni. Tylko oczywiście w GTE jest to też zasługą układu hybrydowego. Moment obrotowy również jest bardzo podobny. 370 Nm w GTI i 400 w GTE. Przyspieszenie 6,3 sekundy w GTI i 6,7 sekundy w Golfie GTE. Skoro osiągi są podobne, to czy Golf GTE jest bardziej ekonomiczną, ale równie sportową alternatywą dla wersji GTI? Nie da się ukryć, że Golf GTE ma sportowe aspiracje. Nie nazwałbym go autem sportowym, ale mamy tutaj tryby jazdy, jest tryb sportowy, gdzie faktycznie da się wyczuć, że auto zyskuje więcej wigoru. Zawieszenie robi się twardsze, kierownica pracuje ciężej. To są naprawdę bardzo fajne odczucia, jeżeli ktoś będzie poszukiwać sportowych akcentów w tym samochodzie. Natomiast nie powiedziałbym, że samochód zyskuje nie wiadomo jak sportowy charakter. Różnice w trybach jazdy są naprawdę wyczuwalne i w trybie eko samochód jest nastawiony na oszczędność paliwa, a w trybie sport na dawanie kierowcy większych emocji. Te emocje może w niektórych warunkach skutecznie ostudzić waga Golfa GTE, bo wynosi prawie 1600 kg, czyli ponad 200 więcej niż w GTI. W hybrydzie również mamy sportowe zawieszenie, które dobrze radzi sobie z tym autem, mimo że względem GTI jest jednak o 1 cm wyższe, ale co ma duży wpływ na prowadzenie samochodu, to blokada mechanizmu różnicowego XDS+, która również występuje w odmianie GTI. To nie jest jakaś marketingowa obietnica i wymysł ludzi od PR-u. To naprawdę jest i działa i czuć, że Golf GTE w te zakręty się wgryza i nie powiem, żeby oszukiwał prawa fizyki, ale na pewno przesuwa tę granicę, którą moglibyśmy poczuć, granicę strachu, którą moglibyśmy poczuć, kiedy jechalibyśmy w tych samych warunkach samochodem, który tego systemu nie ma. Układ hybrydowy jest tu też po to, aby dawać nam więcej frajdy z przyspieszania. Czuć, że te dwa silniki, elektryczny i spalinowy, dobrze ze sobą współpracują, no i to jest dowód na to, że układ hybrydowy nie jest tutaj tylko po to, aby dawać nam jakieś oszczędności w zużyciu paliwa. A skoro przy zużyciu paliwa jesteśmy, to dokładnie sprawdziłem, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli mamy pustą baterię i chcemy ją ładować podczas jazdy, to musimy w menu samochodu ustawić zakres, w jakim chcemy uzupełnić energię. Nie ma tutaj jakiegoś czytelnego trybu jazdy, chociażby o nazwie charge lub ładuj, więc to pierwszy minus. Kolejny jest taki, że przy ujemnej temperaturze Golf niechętnie ładuje baterię. Pierwsze kilometry praktycznie nie zwiększają poziomu energii. Dopiero po prawie 40 km jazdy naładowałem baterię w takim stopniu, aby pokonać na prądzie 9 km. Średnie spalanie podczas mieszanego trybu jazdy to niespełna 10 litrów na 100 km. Z takim wynikiem stawiłem się na stanowisku ładowania i po podłączeniu okazało się, że doładowanie samochodu do pełna ma zająć 3,5 godziny. W praktyce okazało się, że wystarczyły tylko 3. W warunkach domowych taka operacja zajęłaby około 5 godzin. Baterie o pojemności 13 kWh teoretycznie mają zapewnić zasięg ponad 60 km. W warunkach zimowych samochód deklarował, że można będzie pokonać nawet 46 km, rezygnując z ogrzewania. Tego jednak się nie podjąłem i celowałem w pokonanie 40 km bez większych wyrzeczeń. Bez problemu pokonałem deklarowany zasięg. Jeżeli jeździmy z naładowanym akumulatorem po mieście w trybie hybrydowym, to samochód przy mniejszym obciążeniu stara się korzystać z silnika elektrycznego, a przy większym zapotrzebowaniu na moc uruchamia spalinowy. Przejechanie 20 km poskutkowało zużyciem niewiele większym niż 2,5 litra na 100 km. Co ważne, nawet kiedy mamy zerowy zasięg możliwy do pokonania na prądzie, to samochód dalej będzie jeździć w trybie hybrydowym, przy czym udział jazdy bezemisyjnej będzie znacznie mniejszy, a spokojna jazda po mieście w trybie normalnym zaowocuje zużyciem paliwa na poziomie 5,5 litra na 100 km. Kiedy jedziemy w trybie normalnym i chcemy gwałtownie przyspieszyć,
to chwila, która mija pomiędzy wciśnięciem pedału gazu a reakcją samochodu, jest moim zdaniem zbyt długa. Mam wrażenie, że Golf za wszelką cenę stara się nam to przyspieszanie utrudnić. Chodzi mi o ten moment, kiedy jeszcze jedziemy na silniku elektrycznym i musi włączyć się silnik spalinowy. To tak jakby samochód uznawał, że jednak silnik spalinowy to jest zło i moment, kiedy ma dojść do jego uruchomienia, trzeba sztucznie, moim zdaniem, przedłużać. Oczywiście, kiedy jedziemy w trybie sport, to ta sytuacja nie ma miejsca, bo reakcje na dodawanie gazu, na przyspieszanie są znacznie lepsze. Ale kiedy jedziemy w trybie normalnym, to wydaje mi się, że powinno to działać troszeczkę inaczej, że samochód powinien lepiej odczytywać nasze intencje. To, co mi się tutaj troszkę nie podoba, to sposób działania układu hamulcowego. To jest takie zjawisko, które niejednokrotnie już widziałem w innych samochodach, które starały się za wszelką cenę odzyskiwać energię podczas hamowania, i z Golfem GTE jest podobnie. Ten samochód w niektórych sytuacjach, które tylko on jest w stanie uznać za właściwe, hamuje mocniej. Chce zahamować delikatnie, a tutaj czuję, że siła, którą kieruje w stronę pedału hamulca, jest inna niż być powinna. Aż mi się zrymowało. Są sytuacje, kiedy tej siły trzeba użyć więcej, mimo że przed chwilą hamowaliśmy z taką samą siłą i spodziewamy się zupełnie innego reagowania samochodu na hamowanie. Nie lubię tego, chciałbym to wyłączyć. Jedyne, na co możemy mieć wpływ, to stopień rekuperacji, no bo to jest troszeczkę inne zjawisko. Tutaj przy odejmowaniu gazu czujemy, że auto odzyskuje energię w mniejszy lub większy sposób. Możemy też włączyć rekuperację automatyczną. Wtedy samochód analizuje to, co się dzieje wokół nas i dostosowuje to odzyskiwanie energii właśnie do panujących warunków czy do miejsca, w którym jesteśmy. Bo na przykład przed skrzyżowaniem lub przed rondem czuć, że ten samochód hamuje, odzyskuje energię w nieco inny sposób. Teraz warto powiedzieć, ile to wszystko kosztuje. Podstawowa odmiana Golfa GTE wyceniana jest na niespełna 172 tysiące złotych. Cennik GTI startuje od 152 tysięcy. Jeżeli ktoś kupowałby Golfa z wtyczką, aby mieć zbliżone wrażenia z jazdy do wersji GTI, ale chciałby jeździć taniej, to biorąc pod uwagę oszczędności wynikające ze zużycia paliwa, musiałby przejechać nieco ponad 50 tysięcy kilometrów, aby różnica w cenie zakupu mu się zwróciła. Patrząc na cenę naszego testowego egzemplarza, która wynosi 199 tysięcy złotych, czyli tyle, ile podstawowa odmiana Golfa R, to uważam, że kupowanie wypasionej odmiany GTE, aby na co dzień jeździć tanio, troszkę mija się z celem. Są inne odmiany Golfa dające kierowcy radość pod dystrybutorem i są inne odmiany Golfa dające większą radość w zakrętach, podczas przyspieszania czy podczas delektowania się dźwiękiem silnika. Nie uważam natomiast, żeby ten samochód był kompletnie bez sensu, bowiem jeżeli będziemy korzystać z przystępnego finansowania zakupu lub wynajmu długoterminowego, to różnica w miesięcznej racie pomiędzy wspomnianym Golfem GTI a GTE może nie być tak odstraszająca i ktoś z czystej ciekawości będzie chciał poeksperymentować z wtyczką. Moim zdaniem Golf GTE jest autem dla ludzi niezdecydowanych, dla takich, którzy z jednej strony chcą mieć samochód o sportowym charakterze, ale z drugiej chcą mieć ekonomiczną hybrydę. Pytanie tylko, czy to niezdecydowanie nie jest zbyt drogie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym aucie, jaki byłby wasz wybór, czy wolelibyście Golfa GTI czy GTE. Zostawcie łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych testach.